żeby rzucać, to trzeba mieć jakieś talent, prawda? No, że, osiągam taką prędkość jak mniej więcej Major, nie? Może trochę mniej. 90 minut może rzucę. No i kiedy zaczął pan swoją przygodę z baseballem? Zacząłem przygodę z baseballem w 91 roku. Koledzy w pracy mówią na mnie Marcin. Koledzy w klubie mówią na mnie Dziki. A w domu? W domu mówią na mnie Marcinku. Od którego roku życia pan gra w baseball? Tak jak mówiłem wcześniej, zacząłem grę w 91 roku. Urodziłem się w 80, czyli z prostego rachunku matematycznego wychodzi, że gram 11 lat. I chciałem spytać, kto pana zachęcił do gry w baseball? Zachęcił mnie mój brat, który zaczął grać w baseball rok wcześniej. I na tyle mi się to spodobało, że rzuciłem piłkę nożną i rozpocząłem grać w medali. Medali mam dużo. Pucharów nie mam, jeszcze klub zabrał. Czy pan zawsze pisze na rękach sobie tylko pisze? Boj, tam jest. Mam na głowie tyle rzeczy, że najważniejsze rzeczy akurat sobie piszę na ręce, żeby... żeby o nich pamiętać, że wygrałem więcej niż przegrałem, a to jest najważniejsze. I czy ma pan dziewczynę? Tak, mam dziewczynę, a nawet dwie. I jakie są triki miotacza, jak są jakieś? Miotacz, powiem ci, że za bardzo nie może robić żadnych trików, bo jak już stanie na belce, to musi rzucić. Wyjątkowy jest każdy, który gra w danym meczu. Przejdźmy do następnego pytania. Dziecko, spokój, idź posprzątaj pokój, a taki rowerek niech ci kupi Felek albo tatuś Felka, nie dam ci rowerka. Rowerka, przeszła, a po domu Felka. Wrócił rano bez pieniędzy i powiedział: mama się zdenerwowała, tatusiowi kuzię dała. Wtedy tatuś wyszło z mroku, poszedł gdzieś i mamy spokój.